Until then, I'll tell you the testimony of how I got to know Jesus. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami świadectwem o tym, w jaki sposób poznałem Jezusa. Today I'd like to open. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Pismo Święte. Luke chapter 15. I przeczytali fragment z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. And this is very interesting chapter to me. Dla mnie jest to bardzo interesujący rozdział. When you want to be healthy, gdy chcecie być zdrowi, it is very important to understand the freedom. To niezwykle ważne jest, aby zrozumieć kwestię wolności. I think many of you have experience like this. I myślę, że wielu z was doświadczyło czegoś takiego. The Sabbath came. Kiedy nadchodzi sabat, let's say your parent says, powiedzmy, że wasi rodzice mówią wtedy, this is Sabbath. Teraz już jest sabat. I want you to rest. Chcę, żebyście odpoczywali. Can you rest? Czy możecie odpoczywać wtedy? You feel like you're confined. Czujecie wtedy, jakby ktoś was do tego zmuszał. You feel like you lost all the freedom because it is Sabbath. Wydaje wam się, że z powodu sabatu utraciliście całą wolność. If Sabbath is the day you lose your freedom, a jeśli sabat jest dniem, w którym tracicie wolność, then you lost Christ in Sabbath day. To wtedy i w sabat również tracicie Chrystusa. Why? Dlaczego? It is Jesus says you know the truth. To dlatego, że to właśnie Jezus mówi, truth, poznacie prawdę. The truth shall set you free. I ta prawda was wyswobodzi. The entire purpose of Christ is, celem, do którego zmierza Chrystus, setting us free from that kind of confinement. Jest uwolnienie nas od takich przymusów. When I became an Adventist, gdy zostałem adwentystą, I began to learn about health messages. I zacząłem dowiadywać się pewnych informacji na temat poselstwa zdrowia. Which is before I understood the story of my grandmother. Ale zanim to stało się, zanim jeszcze opowiadałem wam tę historię, I was o, very strict. O babce. Byłem swojej babci, byłem bardzo rygorystyczny, jeśli chodzi even o zasady. Even though I was not Seventh-day Adventist. Nawet kiedy jeszcze nie byłem adwentystą. I was not eating donuts. Nie jadłem już pączków. I was not drinking Coca-Cola. Nie piłem Coca-Coli. But still I drank alcohol. Ale pomimo tego nadal piłem jeszcze yeah. alkohol. And I had meat. I spożywałem mięso. Why? Dlaczego? Because I liked it. Dlatego, że lubiłem to. I said that this is my freedom. Powiedziałem, to przecież jest moja wolność. Therefore I had the freedom to have asthma too, you know. I dlatego miałem też wolność do tego, by zachorować na astmę. Now I can see that. Teraz rozumiem to w taki sposób. Because of I chose the wrong freedom. Dlatego, że wybrałem tę niewłaściwą wolność. I chose the sick life. Tym samym wybrałem też życie pełne chorób. I was very sick with my asthma. Byłem bardzo chory z powodu astmy. I had arthritis. Miałem artretyzm. Then my sinus headache began to bother me. Odczuwałem też ból w okolicach zatok. Then I had a colitis. I miałem problemy również z zapaleniem jelita grubego. Oh, I had a stomach ache. Odczuwałem silne bóle brzucha. I ran to the bathroom. I szybko musiałem biec do ubikacji. Sometimes I have diarrhea, sometimes I have a constipation. Czasami dokuczała mi biegunka, czasami zatwardzenie. The life was always kind of turmoil. Tak więc to moje życie było takim ciągłym zmaganiem się. I did not really have a freedom from them. Nie odczuwałem tej prawdziwej wolności. Always something else is capturing me. Ciągle coś powodowało, że byłem zniewalany. And torturing me. I odczuwałem swego rodzaju tortury. And I wanted to be set free. I chciałem uzyskać tę wolność. I took many medication, I know. Zażywałem wiele różnych leków. I have sometimes occasional little relief. I czasami odczuwałem pewną ulgę. But then later on I begin to have a side effect from that medication. Ale po pewnym czasie pojawiły się skutki uboczne po zażywaniu tych leków. Oh, I needed a true freedom. Ja naprawdę potrzebowałem tej prawdziwej wolności. Freedom from asthma. Wolności od astmy. Freedom from a headache. Uwolnienia się od moich bólów głowy. Freedom from fatigue I had all the time. Wolności od tego ciągłego zmęczenia. I was always feeling tired. Cały czas czułem się zmęczony. I know many of you experience that. I wiem, że wielu z was doświadcza czegoś takiego. Today we call it chronic fatigue syndrome.
Dzisiaj nazywamy to takim syndromem zmęczenia. When your immune system become weaker, gdy wasz system odpornościowy osłabia się, you can develop that kind of problem. Może pojawić się właśnie taki problem. When your immune system is weaker, you can have an allergy problem. Kiedy system odpornościowy jest słabszy, wtedy możecie zapaść na alergię. When your immune system is weaker, you can have this chronic tension fatigue syndrome. Mogą pojawiać się na skutek osłabienia systemu odpornościowego takie chroniczne zmęczenie. See, when your immune system is strong, a kiedy wasz system immunologiczny jest silny, you don't have an allergy problem. Nie macie wtedy alergii. I had asthma problem. Ja miałem problemy z astmą. Asthma is one of the allergy problems. Astma to taka odmiana choroby alergicznej. What happened to the asthma when you have asthma? Co się dzieje, kiedy chorujecie na astmę? You start to cough. Kaszlecie cały like czas. Then you begin to breathe. I wtedy próbujecie oddychać głębiej. With a strange noise. I wydajecie przy tym taki dziwny odgłos. I used to breathe like this. Ja oddychałem w taki właśnie sposób. Anybody have this problem right now? Czy ktoś z was ma tego typu problemy? How am I breathing like this? Dlaczego ja oddychałem w ten sposób? You know why? Wiecie dlaczego? Because my bronchial tube here. Dlatego, że moje oskrzela. My air pipe. Przewody, poprzez które dostaje się powietrze do płuc. Yeah, this bronchial tube become narrow. Te przewody po prostu ulegały zwężeniu. Why? Dlaczego? Because it inside of the tube swells up. Dlatego, że wewnątrz tych przewodów oskrzelowych pojawiał się obrzęk. Why swell up? Dlaczego obrzęk? Because of this overreacting allergic. Było to reaction. Spowodowane reakcją alergiczną. When your immune system is strong, a gdy wasz system immunologiczny jest sprawny, silny, you don't have an allergy problem. Nie macie wtedy problemów z alergią. So, when my bronchial tube become so narrow, a więc kiedy przewód oskrzelowy zwężał się, then you're trying to pass air through this narrow tube. Wtedy powietrze próbowało przedostać się tym. Then you make noise. I wtedy pojawiał się taki dziwny odgłos. When your bronchial tube is wide open like this, a kiedy ten przewód oskrzelowy był szeroki, it's so easy to breathe. Wtedy łatwo było oddychać. Just like this. Tak jak w tej chwili. No problem, right? Nie ma w tej chwili żadnego problemu z oddychaniem. When your bronchial tube is narrow like ale gdy ten przewód oskrzelowy był tak wąski, it's not easy. Wtedy to sprawiało pewne problemy. To pass air through this narrow tube. I powietrze z trudnością przedostawało się przez ten przewód oskrzelowy. That's why you make noise. I dlatego pojawiał się taki odgłos. Like this. See, I'm still good at it. Cały czas dobrze potrafię to naśladować. Because I used to breathe like this all the time. Dlatego, że cały czas oddychałem w ten sposób. And I took medication. Zażywałem różne leki. See, I did not have a freedom to enjoy this wonderful air. Nie odczuwałem wtedy takiej wolności, aby cieszyć się tym wspaniałym powietrzem. I was always short of breath. Ciągle miałem problemy z oddychaniem. Now I realize I chose that. A teraz wiem, że ja wtedy po prostu wybrałem coś takiego. I abandoned that freedom to breathe easily. Ja odrzuciłem tę wolność do tego, aby oddychać z łatwością. Then when I became an Adventist, i gdy zostałem adwentystą, I began to pray. Zacząłem się modlić. Because as a physician, as an allergy specialist, dlatego, że jako alergolog, jako lekarz, I can only treat your symptoms. Starałem się zawsze kontrolować objawy choroby. The symptoms, that's all. Tylko symptomy i to wszystko. No allergy specialist can heal completely your asthma. Żaden alergolog nie jest w stanie całkowicie wyleczyć waszej astmy. It is written in the allergy textbook. I jest to napisane w podręcznikach mówiących na temat alergii. You cannot heal. No one can heal asthma. Jest tam napisane, że nikt nie może wyleczyć astmy. That means no one can strengthen your immune system. To jest jednoznaczne z tym, że nikt nie jest w stanie wzmocnić systemu odpornościowego takiej osoby. How do you strengthen your immune system? W jaki sposób możecie wzmocnić wasz układ immunologiczny? But, first of all, ale przede wszystkim, the reason why your immune system is weaker. Powód, dla którego wasz system odpornościowy jest słaby, when you're eating all those bad food, jest taki, że spożywacie jakieś pokarmy, które go osłabiają. Particularly when you're eating too much oily and too much fatty food. A w szczególności, gdy spożywacie za dużo pokarmów bogatych w tłuszcz, czy to zwierzęcy, czy roślinny. When you have too much protein in your diet. Gdy spożywacie za dużo pokarmów bogatych w białko. So when you eat meat,
Gdy spożywacie na przykład mięso, obviously you're eating too much fat and too much protein. To wtedy niewątpliwie spożywacie za dużo tłuszczu i za dużo białka. So too much of the fat and protein. I jeśli za dużo jest w waszym organizmie białka i tłuszczu, can weaken your immune system. To wtedy wasz system immunologiczny jest osłabiony. And I knew that. I ja o tym wiem. But I like it. I like meat so much. Ale ja tak bardzo lubiłem jeść mięso. I like cheese so much. Ser żółty. Remove those things from my diet. I nie chciałem z tego wszystkiego rezygnować. So I chose it, right? Ja dokonałem takiego wyboru, prawda? I chose to weaken my immune system. Dokonałem wyboru, aby osłabić swój system immunologiczny. While I'm enjoying this wrong freedom. Dlaczego ja wtedy nie mogłem cieszyć się tą wolnością? When Jesus says, gdy Jezus mówi, you know the truth. Gdy poznacie prawdę, the truth shall set you free. To ta prawda was wyswobodzi. Is this really truth that I think I have a freedom to eat meat? Czy prawda polegała na tym, że ja mogłem czuć się swobodnie, miałem wolność do tego, by spożywać mięso? Yes, it is freedom. Tak, tak mi się wydawało. But is it true freedom? Ale czy to była prawdziwa wolność? We misunderstand freedom so much. Myślę, że często my niewłaściwie rozumiemy pojęcie wolności. To dlatego, aby podnieść stan swojego zdrowia, aby być zdrowym, musimy zrozumieć prawdziwe pojęcie wolności. So you can choose the true freedom. Tak więc wy możecie wybrać tę właściwą, prawdziwą wolność. Is it really right to say, oh, I lost my freedom to drink Coca-Cola? Czy to w porządku, jeśli ktoś powie, że straciłem wolność do picia Coca-Coli? Am I going around all over the world to restrict your people's freedom to drink Coca-Cola? Czy ja udaję się do różnych krajów na całym świecie, aby odebrać ludziom wolność do spożywania Coca-Coli? If I think that's what I have to do, jeśli ja uważam w ten sposób, I'm not going to do that. To ja nie mam zamiaru tego tak postępować. The reason why I'm doing this, even coming to the Poland. A powód, dla którego to robię i dla którego przyjechałem między innymi do Polski, I wanna let you know, jest taki, że chcę, abyście wiedzieli, there is a wonderful freedom. Że jest cudowna wolność. There is a true freedom. Prawdziwa wolność. And today I don't feel that I lost freedom. I dzisiaj ja nie uważam, że straciłem wolność. Finally I gained the freedom. W końcu ja uzyskałem wolność. To stay away from the bad food. Aby oddalić się, aby zrezygnować od tego wszystkiego, co złe, co szkodziło mi organizmowi. W końcu uzyskałem tę nową wolność. To be able to forgive. Wolność, aby uzyskać przebaczenie. Now I can forgive. Teraz przebaczono mi. Very easily. Bardzo z łatwością. Before I could not forgive anyone. Kiedyś sam miałem problemy z przebaczeniem komukolwiek. I had many people in my heart. Miałem w swoim sercu wiele, wiele różnych osób, I hated so much, so long. Do których odczuwałem nienawiść i to przez długi okres czasu. So, sometimes when I'm alone, i czasami, gdy byłem sam, suddenly I'm reminded of somebody. Czasami przypominałem sobie o kimś. I don't know why all of a sudden I'm thinking about that person. Nie rozumiałem, dlaczego nagle myślałem o takiej osobie. Then I'm boiling up and angry again. I coś gotowało się wtedy we mnie i zaczynałem się złościć. I'm all by myself and I'm angry. Byłem wtedy sam i złościłem się. You know, when you have that kind of stress, gdy odczuwacie tego typu stres, emotional stress, emocjonalny stres, your body produces something called oxygen free radical. Wtedy w waszym organizmie pojawiają się duże ilości wolnych rodników tlenowych. Są jeszcze inne wolne rodniki tlenowe o nieco innej nazwie. So when you're angry, gdy czujecie złość, when you're worried, gdy się martwicie, when you're in hatred, gdy czujecie nienawiść, your cells produce this radical. Wasze komórki wytwarzają takie rodniki. And this oxygen-free radical will damage your cells. I te wolne rodniki tlenowe będą niszczyć wasze komórki. Especially your immune cells. Aż w szczególności komórki tworzące system odpornościowy. And your immune system will become weaker. I wtedy naprawdę wasz układ immunologiczny będzie słabszy. All these factors in my life need to be removed. Tak więc to wszystko, co złe było w moim życiu, musiało być usunięte. Bad food, zła żywność, and all this anger, cała ta złość, hatred and worry, nienawiść, zamartwianie się. If you have so many people in your mind, gdy tak wielu ludzi znajduje się w waszym umyśle, those you are going to close your eyes when you die with still unforgiven.
I ludzi, którzy nawet po waszej śmierci nie doznają tego przebaczenia z waszej strony. Have you ever tasted forgiveness? Czy odczuliście kiedykolwiek, czym jest prawdziwe przebaczenie? How wonderful, how sweet the forgiveness is. Jak czymś cudownym, wspaniałym jest przebaczenie? That's why Jesus says this. To dlatego Jezus mówi in the Lord's Prayer, w modlitwie pańskiej, as I forgave others sin, tak jak ja przebaczyłem grzechy innym, forgive us our sins. Tak i ty nam przebacz. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? Just like I forgave other people's sin. Tak jak ja przebaczam grzechy innym ludziom, God forgive my sin. Bóg przebacza mi moje grzechy. And also in the Bible, również w Piśmie Świętym, Jesus says, Jezus mówi, forgive others. Przebacz innym. Then I'll forgive you. I wtedy ja przebaczę tobie. I was so confused. I czułem taki zamęt w głowie z tego powodu. I thought, myślałem, the forgiveness was totally unconditional. Że przebaczenie było czymś kompletnie bezinteresownym. God forgiving my sin is Bóg po prostu przebacza mi mój grzech. Absolutely unconditional. I nie ma w tym żadnych warunków. But it sounds like a conditional, isn't it? Ale gdy czytamy ten fragment Pisma Świętego, wygląda to zupełnie inaczej. As I forgave others sin. Tak jak przebaczam innym ludziom, forgive my sin. Tak i Bóg przebacza mi. And Jesus says, Jezus mówi, forgive, przebacz, then you'll be forgiven. I tobie będzie przebaczone. Is that conditional? Czy widzicie w tym jakiś warunek? It sounds like it, you know. Tak to wygląda. But it is not conditional, my brothers and sisters. Ale nie ma w tym nic warunkowego. You know what it means is, to, jakie to ma znaczenie, if you never had the experience of the forgiving someone else, sprowadza się do tego, że jeśli nie doświadczyliście nigdy przebaczenia komuś innemu, you have never yet understood, to znaczy, że jeszcze nie jesteście w stanie zrozumieć the forgiveness of God, przebaczenia Bożego, which is given to you, które zostało wam oferowane. Many people say, oh, I forgave. Wielu ludzi mówi, ja przebaczyłem. He took my money. On wziął moje pieniądze. He deceived me. Zwiódł mnie. He or she used to be my best friend. Albo ona była moją najlepszą przyjaciółką. Or she happened to be... Dlatego nie mówcie już więcej o niej. Because I forgave her. Dlatego, że ja jej przebaczyłam. Whenever I hear her name again, i kiedykolwiek po raz kolejny słyszę jej imię, my anger is boiling up again. Znowu coś gotuje się we mnie. Is it forgiveness? Czy coś takiego nazwiecie przebaczeniem? So this kind of forgiveness, tego rodzaju przebaczenie, which you decided not to pursue the money anymore, w stosunku do osoby, której powiedzieliście sobie, że już więcej nie pożyczycie jej pieniędzy, you're not going to sue her, nie będziecie jej pożyczać, you're not going to send her to jail, i nie macie też zamiaru posłać ją do więzienia. However, you don't wanna talk to her anymore. Ale pomimo tego wszystkiego, nie chcecie z nią również rozmawiać. Is that forgiveness? Czy to jest przebaczenie? That's, I call it legal forgiveness. Ja nazywam to takim legalistycznym przebaczeniem. Or social forgiveness. Albo tak zwanym, albo społecznym przebaczeniem. Or moral forgiveness. Albo moralnym przebaczeniem. There's so many people do forgive in this fashion. Jest tak wielu ludzi, którzy właśnie w ten sposób przebaczają. Socially and morally and legally. Społecznie, moralnie i tak w taki legalistyczny sposób. You know what, how Jesus forgives us? A wiecie, w jaki sposób Jezus nam przebacza? Of course he forgives us morally. Oczywiście On przebacza legally, nam moralnie. But you know what? Ale wiecie co? There's a difference. Jest tutaj różnica. Jesus loves us. Jezus nas też kocha. Jesus wanna talk to us. Chce z nami rozmawiać. Even though we become enemy to Jesus. Nawet jeśli my jesteśmy nieprzyjaciółmi Jezusa. To you? Czy jesteście? Do you wanna talk to that enemy? Czy chcecie rozmawiać z kimś, kto może jest dla was wrogiem? Because you forgave him or forgave her. Dlatego, że przebaczyliście albo przebaczyliście tej osobie, miłować tego, kto jest naszym wrogiem. Have you tasted it? Czy spróbowaliście czegoś takiego? How sweet it is. Jest w tym pewna słodycz. Then you know Jesus. Wtedy oznaczać to będzie, że znacie Jezusa. Then you know. What kind of freedom Jesus gave you? Wtedy rozumiecie, jak wspaniałą wolność otrzymujecie od Jezusa. If you're still suffering from anger, ale jeśli nadal cierpicie z powodu tej złości, hatred, nienawiści, you may not know Jesus fully. To wtedy może to oznaczać, że tak naprawdę nie znacie do końca Jezusa. That's why Jesus says this. To dlatego Jezus mówi, when you and your brother had a struggle, fought. Gdy
ty i twój brat macie jakąś sprzeczkę. Then you come to the church. Wtedy udajecie się do kościoła. With your offering to the God. Z waszą ofiarą, którą chcecie złożyć Bogu. What did Jesus say? Co Jezus mówi w takim przypadku? Put the offering down. Złóżcie tę ofiarę. Under the altar. Na ołtarzu. And go back to your brother. I wróćcie do swojego brata. And forgive and resolve. I przebaczcie mu. Then come back to me. A wtedy wróćcie do mnie. Offer your offering. I złóżcie swoją ofiarę. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? Worship is next important. To oddawanie Bogu czci jest czymś drugorzędnym. To forgiving each other. Najważniejsze jest to przebaczenie. Forgiving each other. Przebaczanie sobie nawzajem. Is more important than worshiping. Jest ważniejsze, aniżeli oddawanie Bogu czci w taki sposób. Why? Dlaczego? Because forgiving each other is true worship. Dlatego, że przebaczanie sobie nawzajem jest tym prawdziwym oddawaniem czci Bogu. After we forgive each other, po tym, jak wybaczymy już sobie and we nawzajem finally tasted the freedom from that anger, i w końcu doświadczamy tej wolności od tej całej złości, nienawiści, the anger Satan encaptured us, tej złości, którą zniewolił nas diabeł, the hatred that Satan engulfed us, tej złości, którą diabeł osaczył nas. And God can set us free from that. A Bóg może uwolnić nas od tego. Then we go back to the altar. Wtedy możemy znów wrócić do ołtarza. Then we can give the offering of joy and thanks. I możemy złożyć ofiarę z radości i dziękczynienia. Thank you, God. Dziękuję, Boże. You set me free. Ty dałeś mi wolność. From that anger. Od tej złości. When you're angry all the time, gdy cały czas odczuwacie taką złość, your body will produce oxygen-free radical all the time. Wtedy cały czas w waszym ciele pojawia się duża ilość wolnych rodników tlenowych. It'll weaken your immune system entire life. Które przez całe życie osłabiają wasz system immunologiczny. You'll never be able to have a strong immune system. I wtedy nie jesteście w stanie stworzyć takiego silnego systemu odpornościowego. Without knowing that, bez wiedzy na ten temat, many people come to me, wielu ludzi przychodzi do mnie, oh, Dr. Lee, what can I eat? I mówią, o doktorze Lee, co ja mam jeść? Can I have some charcoals? Czy mogę spożywać trochę czekolady? Some garlic? Trochę czosnku? I will recommend the garlic. Ja wtedy zalecam spożywanie czosnku. If garlic czosnku. Can make you forgive someone. Jeśli czosnek sprawi, że będziesz w stanie komuś przebaczyć. I will recommend some herb. Zalecam pewne zioła. If that herb is making you forgive someone. Jeśli te zioła sprawią, że będziesz w stanie przebaczyć tej drugiej osobie. You know, this herb and everything else is important. Zioła i to wszystko inne to ma duże znaczenie. But herb does not have a power, spiritual power to change you. Ale zioło nie posiada duchowej mocy, aby was zmienić. Ellen White talk about herb. Ellen White pisała na temat ziół. Do you know why Ellen White talk about herb? Czy wiecie, dlaczego napisała na ten temat? When we take medication, gdy weźmiecie jakiś środek leczniczy, medication is too concentrated, i w tym środku leczniczym znajduje się zbyt duże stężenie związków o czynnym działaniu, and medication only treats symptoms, i ten lek wtedy będzie mógł tylko kontrolować objawy choroby. Herb only treats the symptoms too. I zioła również jedynie są w stanie kontrolować symptomy choroby, there objawy. Not a single herb in this world is healing the diseases. Jest bardzo dużo pojedynczych ziół na świecie, które właściwości posiadają lecznicze. I want you to know the difference between the treatment and the healing. Ale chciałbym, żebyście dostrzegli różnicę pomiędzy leczeniem a uzdrowieniem. Herb can relieve the symptoms for a while. Zioło przez chwilę może usunąć symptomy choroby. But it never heals any diseases. Ale nigdy tak naprawdę nie leczy żadnej choroby. When you are learning about the genes the day after tomorrow, ale gdy pojutrze dowiemy się na temat genów, you will understand what healing is truly about. Wtedy zrozumiecie, czym tak naprawdę jest prawdziwe uzdrowienie. So Ellen White made the point very clear. Tak więc Ellen White bardzo jasno o tym się wyraziła. Zioło nie uzdrawia. Only thing it heals you, jedynym, co może was uzdrowić, is God. To jest Bóg, Jego moc. And I will explain so scientifically, i ja podejdę do tego zagadnienia z punktu widzenia naukowego. How God can heal the disease. W jaki sposób Bóg potrafi uwolnić człowieka od choroby. This is not just religious concept, to nie jest jedynie jakiś religijny pogląd, and this is scientific concept, ale naukowy. Okay. And scientifically I'll really explain to you. I z punktu widzenia naukowego będę chciał wam to wyjaśnić.
So herb simply relieves the symptoms. Tak więc zioło jedynie likwiduje symptomy choroby na pewien czas. Just like a medication does. Tak jak leki syntetyczne. But it is more natural. Ale zioła są czymś bardziej naturalnym. Therefore it has less side effect. I dlatego wywierają mniej skutków ubocznych. See? That's why Ellen White recommends herb rather than instead of drug. To dlatego Ellen White zaleca stosowanie ziół zamiast leków syntetycznych. So if you don't have a symptoms. Tak więc jeśli nie macie objawów choroby. If you can endure symptoms. A jeśli pojawią się one z kolei. It is even taking herb is not really good for you. To wtedy nawet stosowanie ziół do końca nie jest w stanie wyleczyć takiej choroby. Przykro mi mówić, ale wśród wielu adwentystów czosnek stał się takim jedynym w swoim rodzaju środkiem leczniczym. So many people take a garlic. Wielu ludzi dzisiaj spożywa czosnek. Are you sick? Więc ja pytam ich, czy jesteś chory? No, no. Nie, nie. People said garlic is good for me. Wtedy ludzie mówią, czosnek jest dla mnie dobry. If you don't need it, jeśli nie potrzebujecie go, don't take them. To nie spożywajcie tego czosnku. It is harmful for you. Dlatego, że może wam wyrządzić krzywdę. See, garlic has a powerful antibiotics in it. Czosnek faktycznie posiada bardzo silne antybiotyki. Antibiotics kills the bacteria. A antybiotyki zabijają bakterie. Antibiotic does not just kill the bacteria alone. Antybiotyk jednak nie tylko zabija samą bakterię. See, antibiotics is a drug, isn't it? Antybiotyk to przecież swego rodzaju lek. So garlic has drug in it. Tak więc czosnek posiada w sobie pewien lek. So sometimes it is better to take garlic than taking antibiotics tablets. I dlatego czasami lepiej jest spożywać czosnek, aniżeli zażywać antybiotyki. But when you don't have any bacteria in your body, ale jeśli w waszym organizmie nie ma jakichś bakterii, why should you take antibiotics in the garlic, to right? Dlaczego macie spożywać czosnek z antybiotykami? You gonna damage your liver cells? Czy chcecie zniszczyć swoje komórki wątroby? It is very harmful. To może być bardzo szkodliwe. Yeah. If monkey gets sick, gdy małpy zachorują, the monkeys will eat some garlic. To wtedy małpy też spożywają trochę czosnku. But if monkeys healthy, ale gdy są zdrowe, no healthy monkeys will never ever eat garlic. Żadna zdrowa małpa nigdy nie zje czosnku. You have to be wise. Musicie być mądrzy. So that's why, to dlatego, when you feel, gdy czujecie, you're confined, że pojawiają się jakieś choroby, you lost your freedom, że tracicie wolność, then it is very stressful. To wtedy może spowodować to silny stres. The basic stress people have is, takim podstawowym stresem, jaki dotyka ludzi, the feeling that you don't have a freedom. To jest odczucie braku wolności. See, that is the most distressful stress. To jest najbardziej taki niszczący rodzaj stresu. When I became a Christian, kiedy zostałem chrześcijaninem, Satan was beginning to pounding on me. Szatan zaczynał mi dokuczać. You know, I joined the Weimar Institute. W pewnym momencie pojechałem do Instytutu Weimar. And at that time the salary, the monthly salary Weimar Institute paid me was $700. I w tamtym czasie miesięczne wynagrodzenie, jakie otrzymywałem, było równe $700. I was making $700,000 a year. A wcześniej zarabiałem $700,000 rocznie. Yet I was so happy. Ale i tak byłem szczęśliwy. Because if I work for the Weimar Institute, dlatego, że pracując dla Instytutu Weimar, and I really make them, make patient forgive. Zawsze dążyłem do tego, aby pacjenci odczuwali tę wolność, aby ją zaakceptowali. With a clean air, aby cieszyli się tym świeżym powietrzem, water, czystą wodą, with a wonderful healthy diet, tą wspaniałą, zdrową dietą, with the exercise, ćwiczeniami fizycznymi. Then it's worth it. I wtedy warto było to wszystko porzucić. So when Weimar Institute called me to join them, i gdy przedstawiciele Instytutu Weimar skontaktowali się ze mną telefonicznie, I was so happy, i poprosili, abym przyjechał do nich, to byłem taki szczęśliwy. I was, yes, powiedziałem tak, I wanna work like that. Chcę dla was pracować. And I talked to my wife. I porozmawiałem wtedy ze swoją żoną. Honey, Weimar Institute want me to work there. Kochanie, Instytut Weimar chce, żebym pracował z nimi. And my wife asked me, wtedy moja żona zapytała mnie, may I ask how much do they pay you? Czy mogłabym wiedzieć, ile mają zamiar ci płacić? I said $700. Powiedziałem $700. She said, what? Ona powiedziała, co? I said, but I'm so happy. Ale ja jestem taki szczęśliwy, powiedziałem. She looked at me. Ona spojrzała na mnie.
She says, "Are you crazy?" Czy ty dobrze się czujesz? Czy ty oszalałeś? I said, "No." Powiedziałem nie. She says, "I'll give you answer tomorrow." Ona powiedziała, jutro dam ci odpowiedź. Tomorrow came. Przyszedł kolejny dzień. You know what was her answer? I wiecie, jaka była jej odpowiedź? I am leaving you. Ja zostawiam cię. I'm going back to Korea. Wracam do Korei. What are you talking about? O czym ty mówisz? You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? You are not with me anymore. Ty już nie jesteś dłużej ze mną. You are with God too much. Ty jesteś z tym swoim Bogiem. You are not interested in me. Ty nie jesteś już mną zainteresowany. You know what? She was right. I wiecie, że ona miała rację. I was probably too crazy about God. Ja za bardzo interesowałem się, przesadnie interesowałem Now się Bogiem. I know. I teraz wiem. If you are close to God, jeśli udacie się do Boga, you will be close to your wife. Jeśli zbliżycie się do Niego, See? To wtedy powinniście też zbliżyć się do żony. If I know God more, gdybym bardziej znał wtedy Boga, I love my wife more. Wtedy bardziej bym też kochał swoją That's żonę. Being close to God. To oznacza zbliżenie się do Boga. But now I know, ale teraz wiem, I was close God, że byłem wtedy bliżej Boga. But I was more excited with the work. Ale byłem bardzo podekscytowany tą nową pracą. I wasn't paying attention to my wife. I nie przykuwałem uwagi do zachowywania się mojej żony. She says, "Honey, I feel that I lost my husband." Wtedy ona powiedziała, czuję, że straciłam swojego męża. Even though you are on the same bed with me. Nawet jeśli spaliśmy w tym samym łóżku, you are always thinking about something else. To ty myślałeś zawsze o czymś innym. I don't have you anymore. Ja straciłam ciebie. So I might as well gonna leave you. I dlatego zamierzam wyjechać. But at that time, ale w tamtym czasie I didn't understand her. Ja nie potrafiłem jej zrozumieć. Honey, kochanie, we can still live on with $700. Przecież my możemy nadal żyć razem, mając te $700. See, we have a lot of savings in the bank. Przecież mamy dużo oszczędności w banku. No problem. Nie będzie żadnych Our problemów. Children can still go to college. Przecież możemy dzieci wysłać też you know, na studia. Says, wiecie, co ona powiedziała? That's not the point. To nie o to chodzi. You left me. Ty mnie po prostu zostawiłeś. And I lost you. Ja ciebie straciłam. I have no one right now. I ja nie mam teraz już męża. And I said, I'm your husband. Wtedy ja powiedziałam, przecież ja jestem twoim mężem. You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? No, you're not. Nie, ty nie jesteś. You're not with me anymore. Ty nie jesteś już ze mną. See, at that time I could not understand what she was talking about. W tamtym czasie ja nie mogłem zrozumieć, o czym ona mówiła. I was blind. Byłem ślepy. Maybe I was really crazy then, right? Możliwe, że ja byłem wtedy szalony. I was crazy. I byłem pod pewnym względem. And she says, i wtedy ona powiedziała, I'm going to pack, mam zamiar się spakować and I'm gonna leave as soon as possible. I wyjadę tak szybko, jak to możliwe. Then I said to her, wtedy powiedziałem, I'm not going to go to Weimar. W takim razie ja rezygnuję z Weimar. We're going to live here. Będziemy nadal mieszkać tutaj. She says, that's not the point. Ona powiedziała, to nie o to chodzi. Even though you don't go to Weimar, nawet jeśli nie pojedziesz do Weimar, your heart is in Weimar, to twoje serce będzie nadal w Weimar. Your heart left me already. Twoje serce już mnie zostawiło. I could not understand what she was talking. Ja nie mogłem zrozumieć, o czym ona mówiła. When someone don't understand you, a gdy ktoś was nie rozumie, my wife think I don't understand her. Moja żona myślała, że ja jej nie rozumiałem. And I don't understand her. A ja jej faktycznie nie rozumiałem. We don't understand each other. Nie rozumieliśmy się nawzajem. See, that's when we need God. To dlatego w takich sytuacjach potrzebujemy Boga. And at that time I was learning how powerful God is. Ja w tamtym czasie uczyłem się o tym, jak niezwykłą istotą jest Bóg. I was worried. I martwiłem się. What if my wife leave me? Martwiłem się z tego powodu, co oh, będzie, jeśli moja żona opuści children, mnie. You know. Albo jeśli zabierze wszystkie nasze dzieci. Oh, it was so dark. Ciemność wtedy mnie otaczała. She was absolutely determined to ona była leave me. Zdeterminowana, aby mnie zostawić. And I prayed. Modliłem się. Because only thing someone can do about this situation is God. Dlatego, że w takiej sytuacji z pomocą może przyjść tylko Bóg. I don't understand her. Ja jej nie rozumiałem. She doesn't understand me. Ona nie rozumiała mnie. And I prayed. Więc modliłem się. Oh God, do something. Boże, zrób coś. I'm helpless. Ja nie mam żadnej nadziei, jestem bezsilny. And I prayed in the bathroom. Modliłem się w łazience. I prayed while I'm driving. Modliłem się w czasie, gdy jechałem samochodem. Next day she stayed. Następnego dnia ona została. She wasn't speaking to me. I nie odzywała się do mnie.
And the second day she stayed. Następnego dnia też jeszcze nie wyjechała. She still did not speak to me. I nadal nie odzywała się do mnie. And on third day, a trzeciego dnia I came back from my office earlier. Wróciłem wcześniej ze swojej pracy. Then I took my daughter to the piano lesson. I zabrałem swoją córkę, aby udzielono jej lekcji gry na pianinie. So I sent her into the house to have her lesson. Posłałem ją do domu, aby tam odbyła się ta lekcja. I was outside in the car. A na zewnątrz sam czekałem w samochodzie. And I prayed. I modliłem się. All 1 hour. Przez całą godzinę. Oh God, please. O Boże, proszę. Help me. Pomóż mi. And I prayed and prayed again. I modliłem się i modliłem. And I took my daughter back home. Zabrałem swoją córkę z powrotem do domu. In the meantime, Satan was making me angry. A w międzyczasie szatan powodował, że byłem coraz bardziej rozzłoszczony całą tą sytuacją. Since I did not understand her, ponieważ nie rozumiałem jej, I felt, czułem, that she was leaving me because of money. Że ona mnie chciała zostawić z powodu pieniędzy. See, that was all I could understand. To wszystko, co mogłem zrozumieć. She said it is not because of money. A ona powiedziała, że to nie było z powodu pieniędzy. I could not, I thought she was telling me the lie. A ja myślałem, że ona kłamała. I felt so angry inside. Więc czułem wewnątrz taką złość. Oh, you want more money. Ty chcesz więcej pieniędzy. I need God. A ja potrzebuję Boga. You need money. Ty chcesz pieniędzy. I was not understanding her. Nie byłem w stanie jej zrozumieć. But that's all I could interpret. That situation. Ale wtedy właśnie w taki tylko sposób mogłem całą tę sytuację zinterpretować. And I, when I saw her, i kiedy ją zobaczyłem, I was more angry, byłem jeszcze bardziej rozzłoszczony. Because she wants money, dlatego, że czułem, że ona chce pieniędzy, she is forcing me to make more money, że ona mnie zmuszała do tego, abym zarabiał więcej so pieniędzy. She is threatening me to leave, i myślałem, że ona bała się mnie. I could not understand how sad she was. I nie mogłem zrozumieć, jaki smutek ona odczuwała. What a sad situation. To była taka smutna sytuacja. And I felt I'm so righteous. A mi się wydawało, że ja byłem taki sprawiedliwy. I'm for God. Ja przecież chcę służyć Bogu. She's for Satan. A ona chce pójść za diabłem. That kind of black and white mentality I had at that time. Tego rodzaju czarno-białą mentalność posiadałem. Could you stand that kind of husband? Czy moglibyście znieść takiego męża? It's hard, right? To byłoby trudne. And then when I got home, i gdy wróciłem do domu, I felt angry again. Nadal odczuwałem tę złość. And do you know what God told me? I wiecie, co Bóg powiedział mi wtedy? I think that was answer to my prayer. Myślę, że to była odpowiedź na moje modlitwy. God spoke to me. Bóg przemówił do mnie. Sangli, don't have angry face. Wyzbądź się tego oblicza, na którym maluje się złość. Put a smile on your face. Zacznij się uśmiechać. And I said, I can't. Wtedy ja powiedziałem, nie mogę. God said, smile. Bóg powiedział, uśmiechnij się. Smile. Śmiej się. So I said, I prayed again. Wtedy ja znów się modliłem. Oh God, you have to put smile on my face. O Boże, Ty musisz sprawić, że ja zacznę się uśmiechać. I cannot smile. Ja nie jestem w stanie się teraz because uśmiechać. I'm feeling so bad about her. Dlatego, że ja tak źle się czuję w związku z tą sytuacją. Even though I don't want her to leave me, pomimo tego, że nie chcę, żeby ona mnie zostawiła, I'm resenting her. To ja odrzucam ją. I'm angry at her. Jestem zły na nią. I have the reason. I mam powód. But God says, ale Bóg powiedział, put a smile on you. Proszę, zacznij się uśmiechać. I said, okay. Więc powiedziałem, dobrze. So I walked into the house. Tak więc wszedłem do domu. My wife was in the kitchen. Moja żona była akurat w kuchni. I don't know how I did it. I nie wiem, jak ja to zrobiłem. I said, hi. Powiedziałem, cześć. With a smile on my face. Z uśmiechem na twarzy. For the past 3 days, i przez kolejne 3 dni she didn't talk to me. Ona nadal ze mną nie rozmawiała. I didn't talk to her. Ja nie rozmawiałem z nią. When it's very dark and heavy. Otaczała nas ciemność. But I don't know how I did it. Ale nie wiedziałem, jak to się stało, że ja zacząłem się uśmiechać. When I said, hi, kiedy powiedziałem cześć, then I was shocked. Byłem w szoku. How did I do it? Jak to możliwe? But I did it. Ale ja to zrobiłem. And I said, wow, God made me do it. Powiedziałem wtedy, to Bóg musiał to sprawić. And from that point on, i od tamtej pory I begin to have a very faint hope. Od tamtej pory odczuwać nadzieję, she might change her mind. Że ona może zmieni swoje zdanie. Now I know that God probably was telling me that. Teraz wiem, że to Bóg mówił mi coś takiego. Sang, have a peace. Sang, I will change her mind. Ja zmienię
jej nastawienie do tego. But at that time I didn't hear that way. Ale w tamtym czasie nie rozumiałem tego w taki sposób. I just simply felt a little hope. Po prostu odczuwałem pewną nadzieję. But I could not smile anymore. Ale znów nie byłem w stanie się uśmiechać. I was feeling angry again. Znów odczuwałem tę złość. So I said to God. Więc ponownie powiedziałem Bogu: O Lord, o Panie, I felt very good. Ja czuję się bardzo dobrze. When you made me smile. Gdy Ty sprawiasz, że ja się uśmiecham. Even though that was only 3 seconds. Pomimo tego, że to trwa tylko 3 sekundy. I felt victory. To czułem się jak zwycięzca. I felt freedom. Odczuwam wolność. Freedom from darkness. Wolność od tej całej ciemności. Freedom from anger. Wolność od złości. Wonderful taste. Odczuwam coś cudownego. O Father. O Ojcze. Even though she leave me. Nawet jeśli ona mnie zostawi. Please make me to live in this victory. Proszę, spraw, bym nadal mógł żyć w tym zwycięstwie. If you could give me this freedom. Gdybyś mógł udzielić mi tej wolności. It'll be okay. To będzie w porządku. Even though she leaves me. Nawet jeśli ona mnie zostawi. But Father, ale Ojcze, you know what I want. Ty wiesz, czego ja potrzebuję. Please change her mind. Proszę, zmień jej nastawienie do tej sytuacji. Oh, I feel so good after the prayer. I wtedy bardzo dobrze się czułem po tej modlitwie. And somehow I felt confidence. I poczułem jakąś pewność taką, że God tak się stanie. Do something. Że Bóg coś zrobi w tej sprawie. Then she came to me. I wtedy ona przyszła do mnie. She spoke to me. I odezwała się do mnie. Honey, I have been in prayer. Kochanie, ja odczuwam potrzebę modlitwy. While ago you smiled at me. Przed chwilą ty uśmiechałeś się do mnie. It was wonderful. I to było cudowne. I knew you loved me. Ja wiem, że ty mnie kochasz. You were thinking something else all the time. Ty cały czas myślałeś o czymś innym. But yet I found there is a love in your heart for me. Ale zauważyłam, że istnieje miłość w twoim sercu dla mnie. Wow, it was so shocking. To był szok dla mnie. I did not really know what she was talking about. Ja nawet nie wiedziałem, o czym ona mówiła. But it was wonderful. Ale to było wspaniałe. You are not totally left me. Teraz wiem, że ty całkowicie ode mnie jeszcze nie odszedłeś. You know, it was impossible for me to explain that to her. Dla mnie to było czymś niemożliwym, abym mógł jej to wyjaśnić. It was only God could do that. To tylko Bóg mógł mnie uzdolnić do tego. God was exactly right. Bóg miał rację. And she says, i ona powiedziała: okay, dobrze. Honey, I'm not gonna leave. Kochanie, nie odejdę od ciebie, nie wyjadę. Because you, I found you still love me. Dlatego, że odkryłam, że ty nadal mnie kochasz. Then she says, i dalej powiedziała: honey, I felt I'm crazy. Kochanie, czuję, że jest coś nie tak. Even though you are on automobile accident. Bo nawet gdybyś miał wypadek samochodowy and you cannot walk, i gdybyś nie był w stanie chodzić, I'll still stay with you. To wtedy ja nadal zostałabym przy tobie. But how come I wanna leave you, więc jak to możliwe, że ja chciałem cię zostawić, when you are trying to do something very good. Skoro ty chcesz zrobić coś naprawdę dobrego? I said, praise God. Powiedziałem wtedy: chwała Panu. So we hugged each other. Uściskaliśmy się wtedy. Then you know what she says. I wiecie, co ona wtedy powiedziała? I'm coming to Weimar with you. Chcę udać się do Weimar razem z tobą. I said, yeah. I ja wtedy powiedziałem: tak. Yet I don't think I was ready to go to Weimar then. Ale mimo wszystko wydawało mi się, że nie byłem jeszcze gotów do tego, żeby udać But się do Weimar. I thought I was ready. Ale wydawało mi się, że byłem gotów. So we moved up to Weimar. Więc zrobiliśmy to we dwójkę. It was absolutely new environment. Tam otaczało nas nowe środowisko. And my wife could not adjust to that environment. I moja żona jakoś nie mogła się do tego przystosować. It was, there was all Americans. Dlatego, że wszędzie dookoła byli Nobody sami Amerykanie. Speak Korean. Nikt nie mówił w języku koreańskim. She could not speak English very well. A ona z kolei nie była w stanie so lonely. Dobrze posługiwać się językiem angielskim, czuła się samotna. Now everyone was so happy that I'm there. A wszyscy inni byli tak tacy szczęśliwi, że ja się tam znalazłem. Every time me and my wife walk together to have a walk. I za każdym razem, gdy szliśmy razem z moją żoną, then people see me. I ludzie mnie widzieli. And they come to me. I podchodzili do mnie. Oh, you're Sang Lee. O, to pan jest We're Sang Lee. So glad to meet you. Tak, bardzo się cieszę, że mogłem pana poznać. I couldn't be with her. I w ten sposób ludzie nas witali. At home I could be with her still. W domu nadal byliśmy razem. When I come home, ale gdy przychodziłem do domu, we were together.
Byliśmy razem. But when we moved up to Weimar Institute, ale gdy przenieśliśmy się do Instytutu Weimar, I became a part of Institute. Byłem częścią tego instytutu. And it became obvious. I było dla mnie czymś oczywistym, I'm no longer her husband. Że już nie jestem jej mężem. I'm a very important person. Stałem się tam bardzo ważną osobą for the Institute. W instytucie. And she felt very lonely. I ona odczuła wielką samotność. You know what she found out? I wiecie, co ona odkryła? She made a big mistake. Że ona popełniła wielki błąd. She's becoming depressed. I popadła w depresję. I did not notice that. A ja tego nie zauważyłem. Why? Dlaczego? I was so busy. Dlatego, że byłem zajęty. And she was quietly becoming depressed and depressed. I ona cały czas w tajemnicy popadała w coraz większą depresję. She used to stay home all the time. No, cały czas musiała zostawać w domu. Then a month later, i jakiś miesiąc później, I realized, zrozumiałem, she does not stay home. Że ona tak naprawdę nie zostawała w domu. 9 o'clock in the morning, o 9 rano, she disappears. Znikała. Then 5 o'clock in the afternoon, she comes. A o 5 po południu wracała. You know what, where she was all day long? Wiecie, gdzie ona była przez cały dzień? Shopping center. Ona była w takim centrum, gdzie robiła zakupy. Every day. Cały dzień, każdego dnia. She is changed. Coś się zmieniło. And I felt I have a big problem. I zrozumiałem wtedy, że pojawił się wielki problem. So I took her. A więc dotknąłem jej. Honey, let's move back. Kochanie, wróćmy w takim razie z powrotem. She says, I made mistake. A ona powiedziała, ja zrobiłam błąd. I should have left you. Powinnam była cię zostawić you wtedy. Really don't have any love for me. Ty na pewno nie masz dla mnie żadnej miłości. Mężczyzna ma często problemy ze zrozumieniem takich sytuacji. That's men. Taki jest mężczyzna. But now I could understand what women talk about. Teraz już mogę zrozumieć, o czym ona mówiła jako but kobieta. At that time, ale w tamtym czasie I was 100% man. Ale byłem w 100% mężczyzną. Only thing important was, wszystko, co było dla mnie ważne, work for God. To była praca dla Boga. Nie rozumiałem tego, że miłość do mojej żony była częścią pracy dla Boga. I thought my wife just simply cook for me. Myślałem, że moja żona jest po to, aby mi po prostu gotować. And help me to work for God. I pomagać mi w mojej pracy dla Boga. And I forgot about loving her. I zapomniałem o tym, aby darzyć ją miłością. Because I didn't know God so well. Dlatego, że ja nie znałem sam dość dobrze Boga. And she says, I am leaving. I wtedy ona powiedziała, zostawiam cię. One morning she left. I któregoś poranka wyjechała. For Korea. Do Korei. And she was gone. Po prostu odeszła. I called her. Dzwoniłem do niej. She never answered. Nigdy nie odpowiadała, sama też nie dzwoniła. 3 months passed. Minęły 3 miesiące. I heard the news, bad news. Otrzymałem taką złą wiadomość, that she met her high school sweetheart. Że ona spotkała ponownie swoją sympatię ze studiów. He was also married. On był też żonaty. They lived together. I spotykali się ze sobą. Oh, I was angry. I wtedy byłem bardzo rozzłoszczony. I could not sleep. Nie mogłem spać. And my children become angry. Moje dzieci również były poirytowane całą tą sytuacją. Daddy, you destroyed our family. Tato, ty zniszczyłeś naszą rodzinę. You are too selfish. Jesteś za bardzo egoistyczny. You want to do what you like to do. Ty zawsze chcesz robić to, co tobie się you podoba. Don't care about your wife. Nie troszczysz się o swoją you żonę. Don't care about us. Nie troszczysz się o nas. You drag us to Weimar. Ty wyciągnąłeś nas do tego because Weimar. You like to work here. Dlatego, że ty chcesz tu pracować. The rebelling. To był poważny problem. You know, God experienced the rebellion, right? Bóg sam doświadczył tego, gdy był porzucony. God never suppressed the rebellion. Bóg nigdy nie stara się tłumić rebelii. When woman in the garden of begin to stretch her hand to reach that forbidden fruit. Kiedy Ewa wyciągnęła swoją rękę, aby zerwać ten zakazany owoc. God never suppressed it. Bóg nie powstrzymał jej. God was being patient. Bóg był cierpliwy. I was beginning to learn this new concept from the Bible. Zaczynałem się wtedy uczyć tej nowej koncepcji biblijnej. How difficult to love. W jaki sposób mógłbym kochać? Bo to było takie trudne. That means how difficult to give love. Tak trudno było mi darzyć kogoś miłością. In other words,
Inaczej mówiąc, how difficult to give them freedom. Jak ciężko jest obdarzyć wolnością. I found out. I odkryłem, my children are out of my control. Że moje dzieci nie mogły być już przeze mnie kontrolowane. I was always controlling my children. Ja zawsze kontrolowałem moje dzieci. Then I found out. Ale odkryłem, God never forces me. Że Bóg mnie nigdy nie zmuszał. God never controls me. Bóg nigdy mnie nie kontroluje. God give me the freedom to choose. Bóg obdarza mnie zawsze wolnością wyboru. And I am not doing that to my children. A ja nie postępowałem tak względem moich dzieci. And also, up until that time, do tamtej chwili, whenever I saw another people's children are on the drug, gdy widziałem inne dzieci, które były pod wpływem narkotyków, I always thought, zawsze myślałem, they didn't raise their children right. Niewłaściwie wychowywano te dzieci. They did a bad job. Bardzo źle spisali się rodzice. No, it's my children. Ale teraz to są moje dzieci. My daughter is drinking alcohol. Moja córka pije alkohol. My son is doing the drugs. Mój syn bierze narkotyki. What a pain. Jaki ból. I love them. Ja ich kocham. What a betrayal you feel. Jaką gorycz czujecie w swoim sercu. Czujecie się zdradzeni. This was so painful. To było takie bolesne doświadczenie. So I asked my daughter, więc zapytałem moją córkę, why do you drink? Dlaczego ty pijesz? You know what my daughter says? I wiecie, co ona powiedziała? You used to drink, daddy. Ty kiedyś piłeś, tato. It's nothing bad. Nie ma nic w tym, nic złego. I saw you drinking all the time. Ja widziałem, jak ty piłeś. Now I understand why you used to drink. Więc teraz mogę zrozumieć, dlaczego ty to Because robiłeś. After drinking I feel good. I dlaczego ja to robię? Dlatego, że po prostu czuję się dobrze. You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? Daddy, I learned from school. Nauczyłem się w szkole, God give us freedom of choice. Że Bóg daje nam wolność wyboru. And I chose to drink. I ja wybrałem picie alkoholu. You cannot stop me. I ty nie możesz mnie powstrzymać. Shocking. To było szokujące. That was a critical moment. To był taki krytyczny moment. Do I go to Jesus' way? Czy ja mam postępować tak, jak postąpił Jezus? Do I follow my way? Czy mam postępować według mojego widzimisię? Tell me what Jesus' way is. Powiedzcie, w jaki sposób postąpiłby Jezus. If you cannot tell me what my way is. Powiedz mi, w jaki sposób ja chciałem postąpić. You cannot drink alcohol anymore. Ty musisz przestać pić alkohol. If I find you drinking again, jeśli zobaczę, że ty znów pijesz, I'm not giving any money. Nie dam ci żadnych pieniędzy. That's my way. To jest mój sposób. But then I felt, ale wtedy odczułem, God wouldn't do that. Że Bóg nie akceptuje takiego That's sposobu. Not Jesus way. To nie jest sposób Jezusa. Suddenly, something came to me. Nagle pojawiła się taka myśl. You know, in the Luke chapter 15, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15, the story of prodigal son, znajduje się historia o synu marnotrawnym. Younger son came to father. Młodszy syn przyszedł do ojca. And says, give my portion. I powiedział, daj mi moją część. If I were a father, gdybym ja był ojcem, suddenly I felt how the father felt at that moment. Wtedy poczułem, jak czuł się ten ojciec w tamtej chwili. If father did his way, gdyby ojciec postąpił tak, jak jemu się wydawało, że powinien, refused that. To odmówiłby temu synowi. He probably said, i prawdopodobnie powiedziałby, no way. W żaden sposób nie dostaniesz. I'm not gonna give you anything. Nie dam ci nic. I'm gonna kick you out. Po prostu wyrzucę cię stąd. And you're no longer my son anymore. I już więcej nie będziesz moim dzieckiem. That was my way. To był mój sposób. You know what Jesus way is? A wiecie, jak wygląda sposób Jezusa? No, I cannot stop you. Nie, ja nie mogę cię powstrzymać. But I wish you stop. Ale bardzo bym chciał, żebyś tego nie robiła. I love you. Kocham cię. I love you all the time. Kocham cię tak bardzo. Even though you drink. Pomimo tego, że pijesz alkohol. I love you. Kocham cię. You know what it says? Bible says. Wiecie, co Biblia mówi? Where sin abounds, gdzie grzech obfituje, grace abounds much more. Tam łaska obfituje jeszcze bardziej. That moment was so difficult for me to say that. W tamtej chwili było tak ciężko mi to powiedzieć. How can I hug my drinking daughter? Jak mógłbym przytulić swoją córkę, która pije alkohol? If she stopped drinking, jeśli ona przestanie pić, then it'll be a lot easier to give her. Wtedy będzie o wiele łatwiej przytulić ją. But she's going to drink. Ale ona miała zamiar pić. You know, this kind of freedom we don't understand. Właśnie tego typu wolności my często nie rozumiemy. But this is the kind of freedom God gave us. Ale taki rodzaj wolności otrzymaliśmy od Boga.
And I was loving her. I ja ją kochałem. And she says, Father. Wtedy ona powiedziała, Ojcze. I really appreciate this. Ja naprawdę to doceniam. Father, please be patient. Ojcze, bądź cierpliwy. Someday I'll stop drinking. Któregoś dnia ja przestanę pić. I said, God. Powiedziałem, thank you for dziękuję. And I said that I prayed to God. I modliłem się do Boga. Please give me the power. I powiedziałem, proszę, udziel tej mocy, cierpliwości, the love, miłości. I can embrace her. Tak, abym mógł ją obejmować. Even though she's keep on drinking. Pomimo tego, że ona nadal jeszcze pije. But thank you to make her to promise me. Ale dziękuję za to, że Ty sprawiłeś, iż ona złożyła mi tę obietnicę. You know what? She was only 15. Ona miała wtedy tylko 15 lat. Nowadays, dzisiaj, drinking is more prevalent, I know. Dzisiaj bardziej swobodnie można pić alkohol. But at that time, ale w tamtym czasie, that was about 16 years ago, to było jakieś 16 lat temu, drinking in Adventist school is really something big. Picie alkoholu w szkole adwentystów było naprawdę czymś bardzo złym. It was difficult. I było to trudne. Now many people has earrings. Teraz wielu ludzi nosi tam różnego rodzaju ozdoby. But in Adventist school, ale w szkole adwentystów not a single student had the earrings. Nawet pojedynczy student nie nosi takich ozdób. And one day my daughter came. I któregoś dnia moja córka przyszła. It was during the summer vacation. To było podczas wakacji. And she came to me. Przyszła do mnie. Daddy. Tato, you have to say yes. Musisz powiedzieć tak. Even though you say no, nawet jeśli powiesz nie, I'm gonna do it somehow. Ja i tak to zrobię. But I wish you could say yes. Ale tak chciałabym bardzo, żebyś powiedział tak. And I said, what is it? Więc ja powiedziałem, co to jest? You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? I wanna puncture my ear. Aby zrobić sobie taki otwór w uchu. I felt like I'm being punctured in my heart. Czułem się tak, jakby ktoś poraził moje serce. And I could see she was absolutely determined. I czułem, że ona była całkowicie zdeterminowana. She said, you are going to say yes, Dad. Ona chciała założyć jakąś ozdobę i please, myślała, że powiem tak. Please say yes. Proszę, powiedz tak. So I don't have to be afraid of you. Tak, abym nie musiała się ciebie obawiać. If you say no, jeśli powiesz nie, and I do it, i ja to zrobię. I'll be always afraid of you. Zawsze będę się ciebie bała. So please say yes. Proszę, powiedz tak. I said yes. Wtedy ja powiedziałem tak. I gave her freedom. Udzieliłem jej tej wolności. You know, freedom does not mean abandonment. Wolność nie oznacza jakichś ograniczeń. Many people think giving freedom is abandoning. Wielu ludzi myśli, że wolność to jest porzucanie kogoś. No. Nie. I abandon my control over my daughter. Ja porzuciłem kontrolę nad moją córką. Yet. Jednak. I give God. Powierzyłem Bogu. The full control. Całkowitą kontrolę. That's giving freedom. To jest właśnie ta wolność. It's not abandoning. To nie polega na tym, że zostawiacie kogoś. It is I am giving up my daughter to God. Ja powierzyłem moją córkę Bogu. And if you give freedom, jeśli darzycie kogoś taką wolnością, you have to pray. To musicie się też modlić za tę osobę. Because you are going to have this more powerful desire to control her. Dlatego, że zawsze będziecie stykać się z taką pokusą, aby kontrolować tę osobę. To give up my desire, my urge to control. A ja muszę zrezygnować z tego mojego, porzucić to moje pragnienie, aby kontrolować taką osobę. I needed God's help. A do tego potrzebna jest mi Boża pomoc. Więc modlę się. Next day, następnego dnia, she says, ona powiedziała, we have to go. Musimy pójść. Where? Gdzie? To the jewelry store. Do jubilera. Because in the United States, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych you have to be over 16, musicie mieć więcej niż 16 lat, for you to puncture freely. Aby zrobić sobie taki otwór w uchu, by potem móc nosić ozdoby. Under 16, a poniżej 16 lat parents have to give sign, signature. Rodzice muszą złożyć taki podpis, pisemną so zgodę. I had to go with her. Więc musiałem udać się razem z nią. So when we arrived in jewelry store, i gdy przybyliśmy już do sklepu jubilerskiego, and the people that the ladies brought the paper, i gdy ta obsługa zobaczyła tę kartkę ze zgodą, and lady says, here, please sign here. I wtedy, gdy podano mi taki dokument, poproszono mnie, abym złożył tam podpis. You know how I felt? Wiecie, jak się czułem? I felt that as if I am signing my daughter's entire soul to the devil. Tak jakbym podpisywał pakt z diabłem i przekazywał duszę mojej córki diabłu.
And I felt this is how God felt. I wtedy zrozumiałem, że coś takiego czuł Bóg. When he allowed. Gdy pozwolił. When he did not stop. Gdy nie powstrzymał. The Eve took that fruit. Ewy przed zerwaniem tego owocu. If Sengli was God, gdyby Sengli był Bogiem, I could have slapped her hand. To ja wtedy uderzyłbym ją w rękę. Stop! Przestań! You're not supposed to eat that. Nie będziesz tego jadła. God did not do that. Ale on tego nie zrobił. God decided to persevere. Bóg zdecydował się cierpieć. I decided to persevere. Ja też zdecydowałem się to znosić. How the result gonna come? Jakie będą tego rezultaty? I don't know. Nie wiem. But I decided to persevere with Ale God. Zdecydowałem się znosić to razem z Bogiem. See, this is how I learned my Jesus. To w taki sposób uczyłem się o moim Jezusie. And I signed it. I podpisałem to. And young ladies took her, i ta młoda ekspedientka wzięła put her on the chair, i położyła to na krześle. And they brought this gun. I wzięła jakiś pistolet, yeah, puncture this ear. I przekłuła jej ucho. So they fit the earlobe, tak, aby potem można było założyć tam jakąś ozdobę. One, two, i powiedziała raz, three, dwa, trzy i strzeliła z tego pistoletu. Got... I moja córka tak zareagowała. It is punctured. Już jej ucho zostało przekłute, pomyślałem. And then she put rings. I wtedy umieszczono jej tam taką ozdobę. And as I look at her ears, i gdy patrzyłem na jej ucho, have something on it. I to urządzenie, które tam było umieszczone. I felt I'm looking at the Philistines. Wtedy wydawało mi się, że patrzę na Filistynkę. I was angry. I odczuwałem złość. And she felt my anger. I ona odczuła moją złość. You know what she says? I wiecie, co powiedziała? Daddy, please hold my hand. Tato, proszę, trzymaj mnie za rękę. I did not wanna hold her hand. Ja nie chcę, żebyś ty mnie opuścił. And God is telling me. A Bóg wtedy mówił mi, love suffers long. Miłość jest cierpliwa. Hold the hand. Trzymaj ją za rękę. I didn't want to. Ale ja nie chciałem tego robić. I felt like shouting at her. Czułem się, że zaraz zacznę krzyczeć. Finally, I w końcu it. Trzymałem ją za rękę. And then she gave me hug. I ona objęła mnie. Daddy, thank you. Tato, dziękuję, powiedziała. I know how angry you are. Wiem, jak wielką złość odczuwasz. But I can see you love me. Ale ja teraz wiem, że ty mnie kochasz. Then I said, yes, I love you. Wtedy powiedziałam, tak, ja ciebie kocham. It was very painful love. To było bardzo bolesna miłość. You know, I learned that this is how God loves us. I zrozumiałem wtedy, że to w ten sposób Bóg nas kocha, z takim bólem. Whenever we hurt ourselves. Gdy my ranimy siebie. So we had a swimming pool in a house. Mieliśmy coś w rodzaju takiego małego basenu. Since she had this wound in the earlobe, she couldn't jump into the swimming pool. A ponieważ miała zranione ucho, nie mogła wtedy jeszcze pływać. The California summer was very hot. A w Kalifornii lata są bardzo gorące. And everybody else was enjoying the swimming pool. I wszyscy pływają wtedy w tym czasie. She couldn't go to the swimming pool. A ona nie mogła tego robić. And then I prayed, oh God, więc ja modliłem się, Boże, please do something. Proszę, zrób z tym coś. Then, next morning she woke up. Następnego dnia rano obudziła się. Daddy, I could not sleep. Tato, ja nie mogę spać. Why? Dlaczego? Because she loved to sleep on one side, you dlatego, know. Że ona uwielbiała spać na boku. But she had to sleep, you know, a teraz musiała spać na plecach. Since I missed all night sleep. Przez całą noc nie mogłam spać. I feel terrible. Czuję się strasznie. Holy Spirit, talk to me. I Duch Święty wtedy przemówił do mnie. Give her the massage. Zrób jej masaż. So I said, okay, let me give you massage. Więc zacząłem robić jej masaż. She says, ah. A ona powiedziała, thank you, Daddy. Dziękuję, tato. After the massage, i po masażu she fell in sleep. Zasnęła. She slept so good. I spała tak dobrze. She says, Daddy, thank you. Powiedziała, tato, dziękuję. Now, while I was giving massage, i gdy robiłem jej ten masaż, I saw this ear thing. Widziałem cały czas tę ranę na uchu. I got angry again. I znów zacząłem się w środku gotować. You know what, how much I had to pray while I was giving massage. I wiecie, jak ciężko mi było modlić się, gdy robiłem ten masaż. The power of God put her into sleep. Ale wtedy Boża moc ukoiła moje serce. Next night she couldn't sleep either. Następnej nocy ona ponownie nie mogła spać. Then third day. A trzeciego dnia her earlobe became red and swollen up. Jej ucho zaczerwieniło się i pojawił się obrzęk. It was infected. Pojawiła się infekcja. So I brought my medication. Tak więc wziąłem moje narzędzia. I cleaned up.
oczyściłem tę ranę. She said, Daddy, do you want me to take it off? A ona powiedziała, tato, czy chcesz, żebym to zdjęła? I said, it's not my decision. A ja powiedziałem, to już nie jest w mojej kwestii. It is yours. To ty musisz o tym zdecydować. You know what I want. Ty wiesz, czego ja pragnę. But I'm not gonna force you, Daddy. Ale ja nie będę ciebie zmuszał. She says, thank you. A ona powiedziała, dziękuję. So I cleaned them. Oczyściłem te rany. Three times a day. Trzy razy dziennie. I did for three days. Przez trzy dni. It wasn't getting better. Ale to nie ulegało poprawie. You know what she said? I wiecie, co powiedziała? Daddy, pray to God. Tato, pomódl się do Boga. I know God is very close to you. Wiem, że ty jesteś bardzo blisko I Boga. Could see that. I wiem, że On ciebie wysłucha. Because I could see how you're being so patient with me. Dlatego, że On wie, jak wielką cierpliwość mi okazujesz. That's why I know God is very close to you. To dlatego wiem, że jesteś blisko Boga. God will listen to your prayer, Daddy. I On wysłucha twojej modlitwy, Please tato. Ask God to heal this. Proszę, poproś Boga, żeby On to uzdrowił. I said I will. A ja powiedziałem, zrobię to. So let's pray together. Pomódlmy się razem. God, your daughter Jennifer wants this to be healed. Boże, moja córka chce, abyś Ty ją uzdrowił. Please heal this. Proszę, uzdrów ją. Two days later, dwa dni później, it was completely healed. Całkowicie ten problem ustąpił. Then she was able to put real earring. I wtedy ona była już w stanie założyć prawdziwe kolczyki. It was even worse looking. I to nawet gorzej wyglądało niż wcześniej. I said, how you like it? I powiedziałem, podoba Ci się to? Do you like how you look? Czy podoba Ci się teraz Twój wygląd? She began to say, I ona zaczęła mówić, I don't know. Nie wiem. I'm disappointed. Jestem rozczarowana. I said, praise God. Powiedziałem wtedy, chwała Panu. You know what she said? I wiecie, co powiedziała? That evening, tego wieczoru. I don't wanna have earring anymore. Ja nie chcę już więcej żadnych kolczyków. And she took it out. I zdjęła to. And since then she never have earrings. I od tamtej pory nigdy już nie zakładała kolczyków. I said, thank you, God. Powiedziałem, dziękuję, Boże. So this is how I struggled with my children. I widzicie teraz, w jaki sposób zmagałem się z moimi dziećmi. Finally, the prodigal son came back. W końcu ten syn marnotrawny wrócił. My prodigal daughter came back. Moja córka marnotrawna wróciła. In her own free will. I to z własnej, nieprzymuszonej woli. Isn't that beautiful? Czy to nie piękne? And you know, she came back. Ona wróciła. I know, if I was constantly bugging her like this. Wiem, że gdybym ją ciągle zmuszał do posłuszeństwa. Oh, I hate your earring. Ja nienawidzę tych twoich ozdób. Go away from me. Idź sobie stąd. If you wanna come to me, take earring out and come to me. Jeśli chcesz tu przyjść, to zdejmij te wszystkie swoje ozdoby. That's my way. To był mój sposób. If I did it my way. A gdybym tak postąpił, I know she could have earrings still even today. To wiem, że ona nadal by to nosiła. But God was able to persuade her. Ale Bóg był w stanie przekonać ją God o tym. Gave her right spirit. Bóg udzielił jej właściwego ducha. And she could see herself right. I ona mogła postąpić w ten sposób. Love endures everything. Miłość znosi wszystko. Love suffers long. Miłość jest długo cierpliwa. And this is how God loves. I to w taki sposób Bóg nas Why miłuje. He has to endure so long? Dlaczego On jest w stanie znosić nas tak Why długo? He has to persevere so long? Dlaczego tak długo potrafi cierpieć z naszego powodu? Because we have to choose right kind of freedom. Dlatego, że On wybiera, On obdarza nas właściwą wolnością. In my presentation this camp meeting, podczas tych wykładów, które będę tu prowadził, Please don't think you're gonna lose your freedom. Proszę, nie myślcie, że ja chcę odebrać wam waszą wolność. I wish you all choose right kind of freedom. Chciałbym, abyście wszyscy wybrali właściwą wolność. Freedom for life. Wolność dla życia. Freedom for health. Wolność health. Na wszystko. Which God is ready to give you. Co Bóg chce wam dać. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Let us, shall we pray? Powstańmy do modlitwy. Dear loving Father, drogi kochający Ojcze, how painful you are. Jak bardzo cierpisz. As we make wrong choices. Gdy my dokonujemy złych Yet wyborów. We think we are free to choose this. Jednak my wiemy, że Ty obdarzasz nas wolnością wyboru. Oh, Father, give us strength. O Ojcze, udziel nam siły. Wisdom. Mądrości. And love.
i miłości. So we may know you, Father. Tak, abyśmy mogli poznawać Ciebie. We may learn from you. Abyśmy mogli uczyć się od Ciebie. We may understand you. Abyśmy mogli rozumieć Ciebie. So you can be in our life. Tak, abyś Ty był w naszym życiu. It's not just the theological knowledge. Niech to nie będzie jakąś tylko teologiczną wiedzą. Experiential knowledge. Ale wiedzą wypływającą z doświadczenia. We need to have. Potrzebujemy tego w naszym życiu. So let us be ready. Tak więc spraw, abyśmy byli gotowi. To build a house on the rock. Budować dom na skale. Not on the sand. A nie na piasku. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.